Widzowie, znalazłem dwa Fordy F100. Tylko pytanie, którego bierzemy? Tego? Jest on w całkiem dobrym stanie. Bardzo ładne czerwone wnętrze. Spraw silnika, jaki to był silnik. No, nie ma napisane, jaki to było oryginalnie. Po ułożeniu kabli stwierdzam, że było to V8. Jest to zwykła wersja z... Okej, logowany coś. Jest to zwykła wersja z zwykłą paką, jest jeszcze flatbed. I tutaj też mamy, ale no... Trochę już widać, co tam się zadziało. Ale ten za to ma silnik V8. Jak widzicie, to by było do wymiany. Cały samochód do wymiany by był. A tam to tylko tył byśmy musieli zmienić. A tutaj no... Jeszcze dotąd... Ale tu już wszystko z tyłu. Więc ja bym kupił tego. No, bardzo fajnie, że mam tyle FPS-ów. I tu jest jeszcze bike. Motor też raczej będziemy naprawiać. Ale my ten samochód przeteleportujmy nie do garażu, tylko do domu, bo tu jest dom. No super, nie? Ja go muszę przepchać. Będę też musiał ogarnąć... podnośnik. Kurde. Ja go nie wezmę teraz. Ale w sumie... Wiesz, tak fajnie, jak to fajnie wygląda? Ja bym go tu zostawił. Tak fajnie wygląda. Wiecie, macie taki domek, a przy nim jakiś wrak stojący. Fajny, fajny. Aż coś muszę sprawdzić. Jakby nie mam przy sobie narzędzi, więc muszę sobie zespełnić. Co są tu za śruby? No nie wiem, dobra. Bo w garażu mam strasznie porozwalane wszystko. Ale dobra. O kurde. Nie, tak się to grasz. No tu sobie przynajmniej go umyjemy. Przy okazji jest mój wczesny motor, którego nie da się sprzedać w ogóle. W sensie to było sprawdzenie, gdzie, nie wiem, jak to, bo nie byłem pewien co do tych pokryw. Teraz mi się zobaczyłem, że jest krzywy.
Dobra, zaraz się widzimy, ja wszystko ogarnę. Dobra, widzowie, ogarnąłem już wszystko. Mamy podstawki, które będziemy zaraz montować. Szlifierka, klucz. I co? Trzymam Enter, czekajcie. Coś się zepsuło. W ogóle bardzo ładny środek. Bardzo ładny środeczek. O kurde. Stary akumulator. Sprawdzę, czy to jest zdrowe. Ojojoj. Musimy rozciąć. Widzowie. Zanim starczy, nie starczy. No, ten fort to jest jednak piękna rzecz. Spokojnie, w następnym odcinku będzie tu porządek. Jednak nam została jedna tarcza. Musimy nie ten gniew odciąć, bo ten jest prosty, a ten jest krzywy. To widać. Zobaczcie, bo to też jest krzywe. To jest proste. No i tak skończyliśmy rozcinać Forda F100. Czego mogę wziąć? Do domu sobie zabrać. Teraz musielibyśmy go na nowo pospawać. Dobra, a więc magiczny pstryk. Dobra, widzowie, ja już zaspawałem. Dobra, stwierdziłem, że nie będziemy czekać, po prostu już złożymy. Będziemy czekać, aż ktoś poda kolor. Ja bym zrobił tak. Trzeba znaleźć jedną rzecz. Na części do motocykla, to nie. Kurde, gdzie ja podziałem jedną rzecz? Mur. Ja sprawdzę ten kolor. Ej, ładny. Ej, dobra, mój pierwszy Ford będzie w takim kolorze. Naprawdę ładny kolor. To fajne. Fajnie. Wygląda ten kolor na takim aucie. A w tamtych czasach, kiedy był Ford F100 produkowany taki kolor, naprawdę często używany był w autach. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Że chargery to miały pomarańczowe zawsze takie. O nie, skończyła mi się farba, a jednak nie. Dobra, 006 00860. A tu jest mój move tool. To jest stołek do malowania dachu. Przydaje się do Forda F100. Dobra, ja przyniosę sobie tu katalog. No bo jeszcze nam trochę części zostało do wspawania. Zobaczmy właśnie, co nam zostało do wspawania. Body F100. O kurde, to wszystko trzeba pomalować. Dobra. Ja to maluję i zaraz się widzimy. Więc myślę, że już możemy zacząć spawać. Czyli pierw trzeba to przyspawać, coś przekręcić.
Ciekawe. Kurde, gdzie był ten spaw? Dobra. Jakby jest cała rama już jest zespawana. Dobra, ja szybko zbuduję zawieszenie. Jak widzicie, już skończyłem. Więc teraz damy go do szopy. Się do barna. Dobra, szybko.
Jeszcze szybkie zdjęcie sobie zrobimy. Chwila. Teraz na coś zwróciłem uwagę. Nie, nie ma co. Dobra, więc to będzie na tyle. Trzymajcie się i cześć.